RS News, Tomek Ćwiek, witajcie, zapraszam na najnowsze informacje Radia Szczecin. Przynajmniej 12 osób, w tym mieszkaniec Gryfina, zginęło w zamachu terrorystycznym w Berlinie. Do ataku doszło w poniedziałek wieczorem. Sprawca wjechał ciężarówką w jarmark świąteczny w dzielnicy Charlottenburg. Policja zatrzymała 23-letniego Pakistańczyka, ale to najprawdopodobniej nie on był kierowcą. Według ustaleń zamachowiec porwał ciężarówkę należącą do firmy z Gryfina. Zabił też kierowcę, 37-letniego Polaka. Rany kłute, postrzałowe i liczne sińce miał na ciele kierowca z Gryfina, zamordowany w Berlinie. Szczegóły porwania jego ciężarówki są cały czas wyjaśniane. Wiadomo, że miał wypakować towar w stolicy Niemiec. Najprawdopodobniej wtedy został zaatakowany. Zginął od strzałów. Szef firmy transportowej z Gryfina zamordowanego wspominał dziś jako bardzo dobrego kierowcę i spokojnego człowieka. A w południe i o 15 kierowcy oddali cześć zamordowanemu koledze. Umówili się przez portal społecznościowy i CB Radio, że przez minutę będą trąbić. Jak mówili nam kierowcy tirów ze Szczecina, śmierć kolegi po fachu to szok, chociaż od dłuższego czasu trasy do Francji, Niemiec czy Belgii traktowali jako niebezpieczne. A przez cały czas nasi dziennikarze są na miejscu w Berlinie i zbierają najświeższe informacje w tym temacie, które możecie śledzić na radioszczecin.pl. I kolejne informacje. Miał wypadek podczas pracy na terenie byłej stoczni szczecińskiej. Teraz studenci zbierają na jego leczenie. Ruszyła akcja charytatywna na rzecz 22-letniego Eryka Ubińskiego. To student elektrotechniki na ZUCie. Po listopadowym wypadku w byłej stoczni miał przebite płuco, połamaną miednicę i uszkodzony kręgosłup. Wraca do zdrowia w klinice w Krakowie i potrzebuje 20 tysięcy złotych miesięcznie na rehabilitację. Wspierają go studenci. Dziś na uczelni zorganizowali zbiórkę. Można było kupić piłkę ręczną z autografem byłego reprezentanta Artura Siódmiaka czy ciasta. My również panu Erykowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Wigilia dla bezdomnych odbyła się dzisiaj w Szczecinie. Na placu katedralnym opłatkiem przełamało się 150 osób. Najczęstszym życzeniem było, oby było lepiej. Chciałabym, żeby no, troszkę weselszy ten czas był. No przede wszystkim zdrowia. I spokoju, i spokoju na świecie. Żeby było lepiej, weselej może. No. Oprócz życzeń były oczywiście pierogi i barszcz. Pieniądze na organizację Wigilii były zbierane m.in. podczas świątecznych jarmarków. Od środy w pogodzie pojawi się dużo słońca, a to oznacza, że będzie nieco cieplej, od 1 do 4 stopni. W nocy temperatury poniżej zera, więc parkując pod chmurką przygotujcie się na skrobanie szyb. Teraz kończymy, ale non-stop jesteśmy dla Was w sieci na radioszczecin.pl. Do zobaczenia w kolejnym RS News. Na dobry koniec dnia Radio Szczecin na wieczór. Radio Szczecin.